Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kamil Ratajczyk. To jest nasz drugi tutaj odcinek realizowany w ramach projektu Kalisz Szczepiorun 1900-1920. Ponownie znajdujemy się w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Moim gościem również jest dr Jarosław Dolat. I dzisiaj będziemy mówić na temat, który został już w poprzednim filmie poruszony, czyli zburzenia Kalisza. Wydaje się być to zdarzeniem bardziej znanym jednak gdzieś tak w przestrzeni miasta niż okres rozwoju, czy rozwoju fabryk, czy przemysłu w porównaniu z naszym poprzednim tematem. Zresztą w 2014 roku mieliśmy, powiedzmy, dość może nie takie huczne, ale na pewno dające się wrzucić obchody czy celebracje, może nie celebracje, bo celebruje się raczej coś pozytywnego, ale obchody związane właśnie z tym zdarzeniem, tutaj razem z projektem właśnie Miasto Feniks. No i właśnie o tym zdarzeniu będziemy dzisiaj rozmawiali i chciałbym może najpierw, zanim przejdziemy do właściwego tutaj obrazu zburzenia, dlaczego doszło, taki trochę backstage historyczny. Mamy rok 1914, czy nawet może trochę wcześniej, w którym miejscu znajduje się Kalisz i jak to wygląda, jakby takie głębsze, takie właśnie szersze tło historyczne tych zdarzeń. No, miasto Kalisz jest położone w tak zwanym Królestwie Kongresowym, Królestwie Polskim, które de facto nigdy nie zostało zlikwidowane, pomimo różnych zabiegów administracji carskiej, nigdy jakby do oficjalnego zniesienia tej tytulatury, tej nazwy Królestwo Polskie nie doszło. Trzeba powiedzieć, że po prostu w tytulaturze carskiej była to ista perła w koronie carskiej, że w tej tytulaturze oprócz cara Wszechrusi można było dodać też król polski, wielki książę litewski, wielki książę fiński. Więc Kalisz znajdował się jakby na skraju, na zachodnim krańcu tego imperium, tuż przy granicy z silnym, powiedzmy 40 lat wcześniej utworzonym cesarstwie niemieckim, bardzo dynamicznie się rozwijającym, co pewnie powodowało, co musiało spowodować w pewnym momencie, że jednak to położenie z tego względu, że gdzieś na krańcach między dwoma potężnymi organizmami państwowymi sprzyjało rozwojowi tego ośrodka, ale w momencie dojścia do konfliktu, jeżeli taki konflikt, a on niewątpliwie musiał dojść, bo to tak jakby do tego logiczne myślenie do tego prowadzi, że wcześniej czy później między takimi dwoma organizmami dojdzie do konfliktu, to zresztą było przez wielu przewidywane. W tym momencie może być to położenie nieszczęsne. Także to jest też takie spuścizna zaborów, tak, że Polska została przedzielona, gdzieś ta granica tego podziału nastąpiła i ci potężni, te potężne mocarstwa, ci nasi zaborcy dojdą do wniosku, że należy rozpocząć jakiś konflikt militarny. No i wtedy los tych ośrodków nadgranicznych może być zły. Tak? No wiadomo, no wiemy, znamy tą całą historię powszechnej, że ten obóz mocarstw, koncertu mocarstw czasów Królestwa Kongresowego rozpadł się w drugiej połowie wieku XIX. Powstały nowe bloki militarne, dwa bloki militarne i Rosja i Niemcy stanęły przeciwko sobie w tychże blokach. No i do tej wojny, jak wiemy, doszło w 14 roku. W 14 roku w wyniku zamachu na arcyksięcia Ferdynanda Habsburga w Sarajewie, to spowodowało napięcia międzynarodowe i konflikt, który nazwano później pierwszą wojną światową. Tak? Kalisz się tutaj znalazł na pierwszej linii ognia w tym momencie. Tak? Miejscem stał się niebezpiecznym dla życia. Dobrze. Pierwszej wojnie światowej, znaczy myślę, że wynika to z porównań po prostu do drugiej. Mówi się, że była to wojna bardziej dżentelmeńska, co oczywiście jakby
spojrzeć, no, bo nie można mówić tu też o jakimś wielkim humanitaryzmie, jakby szczególnie na Zachodzie, gdzie wojna ta miała charakter takiej wojny na wyniszczenie po prostu, które blok będzie miał większą wydolność gospodarczo-demograficzną, tak nazwijmy to łagodnie. Ale przyjęło się, że była bardziej dżentelmeńska i znamy takie obrazki, jak na przykład tam porozumienie bożonarodzeniowe, etc., etc., a w obrazie tego przecież w tym samym konflikcie doszło do kompletnej anihilacji Kalisza. I tak właściwie, jeżeli też miałem okazję trochę sam poczytać na ten temat, nie ma jakby jednoznacznej i takiej w 100% pewnej wersji tego, dlaczego właściwie tak duże miasto zostało zniszczone i to tak w pierwszych dniach wojny, kiedy tutaj nie dochodziło zasadniczo do działań wojennych w tamtym okresie. I stąd teraz takie moje pytanie, czy umiał Pan przedstawić takie wersje lub być może jakieś przypuszczenia co do tego, dlaczego właściwie Kalisz został zburzony wtedy w sierpniu 1914 roku? No tutaj by przychodzą na myśl trzy takie jakby teorie, tak? No. Pierwsza to związana jakby z przypadkiem, że po prostu to by miały miejsce jakieś przypadkowe postrzały, tak wiadomo, nie wiadomo z jakiego powodu, i one wywołały chaos w szeregach wkraczających wojsk, które jeszcze nie były, że tak powiem, ostrzelane, które jakby nie były przyzwyczajone. To nie były jeszcze jednostki frontowe po jakiejś kampanii, jakby przyzwyczajone, że do codzienności. Znaleźli się ci żołnierze w centrum obcego miasta i mogło dojść wśród nich do paniki wywołanej jakimiś przypadkowymi, może i zamierzonymi, ale jakimiś postrzałami, w wyniku których no, byli ranni czy nawet zabici żołnierze niemieccy. I to miało wywołać reakcję, jakby to w tym momencie reakcja dowództwa musi być zawsze zdecydowana, stanowcza, czyli powiedzmy złapania sprawców, ustalenia tych sprawców, dokonania jakiegoś sądu, odkrycia i no, w tym kierunku jakby nie ma dowodów, żeby tak do końca nie ma takich dowodów, że takie jakby postępowanie administracyjno-prawne się dokonało, tylko brutalna pacyfikacja, no, wzięto zakładników, co dziesiątego tam rozstrzeliwano, grożenia rozstrzeliwanie, wycofanie wojska, dalej jakiś taki demonstracyjny ostrzał artyleryjski tego miasta. No tak się zaczęło. Czyli jedna ta przyczyna, że jest to z przypadku. Druga taka teoria, że wkroczyli Rosjanie, tak? Że nagle się pojawiły jakieś wojska rosyjskie. Czy w ogóle to było zamierzone działanie ze strony rosyjskiej, czyli jakaś dywersja, czyli że Rosjanie opuszczając Kalisz zostawili jakichś partyzantów na terenie, tak? Jakichś sabotażystów. Czy to mogli to być Polacy przeszkoleni, współpracujący z Rosjanami? Przecież też tak mogło być, czyli byśmy tutaj oskarżyli i próba oskarżenia tej strony rosyjskiej, że to oni jednak wywołali ten konflikt. No i wskazuje się na wśród Niemców. Też to wywołało panikę i po prostu podjęli Niemcy decyzję o pacyfikacji miasta, oczyszczeniu miasta, no bo jeżeli by mieli dalsze plany marszów dalej na wschód, no to takiego, że tak powiem, opanowanego przez dywersantów, przez wrogie siły miasta pozostawić na swoim zapleczu absolutnie nie mogą. No i trzecia teoria, no to, że byśmy na nią też wskazali, że jakby już z góry zaplanowane, zresztą przekazują w tych przekazach źródłowych też to figurują te informacje, że nawet ten major Preusker sam też wygłaszał, że na samym początku, że miasto Kalisz będzie zniszczone, że było to zaplanowane, że było to przygotowane, że poszczególne rodziny, które miały kontakty ze stroną niemiecką, były ostrzegane, że opuśćcie Kalisz, bo my wejdziemy i będziemy miasto Kalisz palić. Zresztą też byłoby to w jakimś sensie ze strony
że tak powiem, z punktu widzenia wojskowego uzasadnione, no po prostu z punktu widzenia czysto wojskowego przećwiczenie jakichś tam manewrów zdobywania ośrodków miejskich, jakby przygotowane wcześniej, rozpisane w planach, przygotowane, że tak. I zresztą przebieg tych zdarzeń późniejszych jakby też na to sugerował, że Niemcy wpadali małymi oddziałami bojowymi do Śródmieścia, podpalali. To, co znamy z walk, to, co z późniejszych walk wojennych znamy, czyli takie szturmowanie poszczególnych kwartałów miasta. Tak, tak, że no, jakby to było wcześniej przygotowane, rozpisane na nuty i przygotowane. Także tutaj przynajmniej na te trzy takie tezy bym wskazał. Czyli przypadkowe postrzały, co mi jest możliwe, tak? Mogli być dywersanci rosyjscy, tego nie udowodniono, no bo żadnego takiego nie złapano dywersanta. I to trzecie, też prawdopodobne, że to było wcześniej z góry zamierzone i zaplanowane działanie. Rzeczywiście. Znaczy jeszcze z jakąś taką drobniejszą teorią się spotkałem, choć raczej tylko taka bardzo teoria, że może miał to jakiś charakter przykrycia jakichś rabunków i tak dalej, choć nie widziałem, żeby były na to jakieś konkretne dowody. Ale rzeczywiście warto zauważyć, że jak... Znaczy się to dodatkowy zysk. Tak, no to dla, jakby tam to pewnie... Tak. Choć nie wydaje się, żeby to mogło być główną przyczyną, ale jeżeli jeszcze mógłbym tak... Bardziej zachęta do działania, tak, dla wojska, że to, co pozyskacie, jest wasze. Tak. Ale rzeczywiście trzeba zauważyć, że charakter burzenia miasta to nie... Nawet jeżeli było to formą pewnej kary, jeżeli oczywiście miało niemieckie dowództwo takie podejrzenia, że doszło gdzieś tutaj do ostrzału niemieckich wojsk, rzeczywiście to, że doszło do jakiejś strzelanin w Kaliszu wtedy, to jakby, że nie wszystkie źródła to potwierdzają, z tym, że są różne wersje tego, dlaczego doszło do nich przed tym zburzeniem, czy właśnie było tutaj wątek tego dywersantów jakichś rosyjskich, miał tam ktoś, można było przeczytać, że podobno ktoś widział na dzisiejszej ulicy Wrocławskiej, gdzieś tam w tych okolicach, jakichś dragonów rosyjskich i tego typu rzeczy, więc do jakichś tam rzeczywiście jakichś zamieszek, ktoś tam, któryś oficer z konia spadł podobno, bo usłyszał strzał, rzeczywiście to miało miejsce, choć nie wydaje się, że całe zburzenie miasta mogło mieć charakter karny, no bo były to rzeczy dość mimo wszystko drobne, a to, jaki był charakter burzenia tego miasta, był bardzo taki sukcesywny w tym działaniu. Oni rzeczywiście mieli wieczorem właśnie na dzisiejszy dobrzec, ustawili artylerię, to się nazywało chyba... Wiatraczny. Tak, wiatraczny właśnie, tam ustawiali artylerię, ostrzeliwali to, wracali, potem sukcesywnie podpalali miasto, właśnie kwartał po kwartale, więc było widać tutaj rzeczywiście, że nie było to takie impulsywne, takie karne, penalne działanie, tylko takie bardzo sukcesywne w niszczeniu tego miasta, co może pewnie, tutaj, nie wiem, czy jest to jakimś dowodem, ale pewną sugestią rzeczywiście w tej dyskusji. Ale dobrze, nie znamy ostatecznie tych przyczyn, ale jaki był obraz tego niszczenia miasta? Jak to wyglądało? Jakie metody właśnie dokładnie posługiwali się? Kto to robił i właśnie może trochę tak dokładnie, jak to wyglądało wejście tych Niemców, bo pierwotnie wiemy, że to się zmieniało, czy to byli Prusacy, czy Saksończycy. Więc jaki był obraz tego dokładnie, tak jakby historyczny, tego, jak wyglądało burzenie tego miasta? No, wskazuje się na trzy takie rzeczywiście formacje. No, pierwsza no, to jest ta formacja 155 Pułk Piechoty z Ostrowa Wielkopolskiego, jakby oni mieli tutaj najbliżej. Pierwszy oddział, który wszedł do Kalisza. No, Kaliszanie witali wśród tej formacji, trzeba powiedzieć, byli Polacy. Służyli tak, no bo z zaboru pruskiego, zaboru niemieckiego. Budziło nastroje, jak przekazują źródła, wśród Polaków były pozytywne, tak, ludność z pewną sympatią do Niemców tutaj się zwracała. To wszystko się odbywało wieczorem 2 sierpnia, tak, po opuszczeniu. Czyli jeden dzień Kalisz był wolny. Rano po wyjściu Rosjan, wieczorem wracają Niemcy. Mamy tutaj przed oczami chociażby obraz z Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej, gdzie ona to dosyć szczegółowo i tak obrazowo nam tutaj, malarsko nam to wszystko, te zdarzenia opisała, powołanie jakiejś tam straży miejskiej, tak, no, zabezpieczenia kasy, jeżeli jakakolwiek w ogóle kasa pozostała w mieście. Wieczorem wkraczają Niemcy,
I też jest swego rodzaju 3 sierpnia bratanie się z tymi oddziałami do wieczora. Do wieczora. I wieczorem właśnie mamy miejsce z jakimiś tymi dziwnymi zdarzeniami. No, znaczy się, no historycy próbują konkretnie wskazać co, gdzie i jak. No, jakieś postrzały się dokonały, generalnie chaos. Tak? I przez całą noc trwa z 3 na 4 strzelanina pomiędzy, najprawdopodobniej pomiędzy poszczególnymi oddziałami niemieckimi. Także rzeczywiście to się jakiś chaos w szeregi niemieckie wdał. Wiemy, że dowody na to były takie, że na drugi dzień operowano tych postrzelonych i według przekazów doktora Dreschera, że wyciągano z ofiar kule niemieckie wystrzelone jako dowód, że to po prostu sami się Niemcy ostrzelali. Także wcale rzeczywiście mogło do tych przypadkowych postrzałów nie dojść, tylko sami Niemcy spanikowali, tak? Spanikowali i sami strzelili przypadkowo, więc i stąd to zamieszanie całe powstało. No i od tego momentu zaczyna się już 4 działanie takie pacyfikacyjne miasta. Tutaj major Hermann Preusker zapisał się czarnymi zgłoskami w historii Kalisza. No przede wszystkim zakładników, pobranie zakładników, wyprowadzenie ich poza około ponad 700 zakładników, w tym prezydenta Bronisława Bukowińskiego, takie znaczące osoby, żeby zrobiło to wrażenie, wycofanie też artylerii i zaczyna się ostrzał artyleryjski. Taka sytuacja trwała do 7 sierpnia, kiedy ten pułk ostrowski opuszcza Kalisz, wkraczają pułk śląski z Legnicy, 7 Regiment Obrony Krajowej pod dowództwem Hoffmana, i oni zaczynają ten i ostrzał artyleryjski, kontynuują prześladowanie ludności. Początkowo zakaz, oczywiście był zakaz opuszczania miasta przez Kaliszan. Niestety Kaliszanie w panice, wybucha panika i zaczyna się masowy już w okresie tym pierwszym masowy eksodus Kaliszan. No, do 10 tysięcy ludzi już miasto na pewno już opuściło, jeżeli nie więcej. Po wejściu oddziałów tych śląskich rozpoczyna się palenie miasta, już takie to systemowe, i dalsza eksterminacja. To taki epizod, pan wspomniał o tej szlachetczyźnie. Trochę to rzeczywiście taki epizod miał miejsce z panem doktorem Drescherem, który nie opuścił swojego stanowiska, czyli chciał służyć wszystkim stronom jako lekarz, leczyć rannych. Miał być nawet wyprowadzony w pewnym momencie ze szpitala, bo nie chciał się zgodzić na przeszukania szpitala. Niemcy szukali, że jest to jakiś ukryty magazyn broni w tym szpitalu. Chcieli przeszukania zrobić, doktor odmówił, został wyprowadzony, że będzie rozstrzelany, i został ocalony w ten sposób, że prości niemieccy żołnierze odmówili wykonania rozkazu, powołując się na konwencję genewską, że lekarzy się nie rozstrzeliwuje. Także Dreschel przeżył. Zaraz po tym zdarzeniu opuścił Kalisz, wyjechał daleko na Rosję, także przetrwał te rozstrzelania. Później wkracza kolejny oddział, w tym razie właśnie 133 Regiment Saksoński, i dalej oni kontynuują niszczenie miasta Kalisza. To niszczenie miasta Kalisza bodajże trwało do 22 sierpnia, także cały sierpień tu mamy. To nie jest tylko jakiś epizod, tylko cały szereg różnych zdarzeń. Po wojnie, po tym wydarzeniu, Kaliszanie się rozjechali po całym państwie rosyjskim. Informacje docierały też do Poznania i zaczęła tworzyć się później cała literatura taka opisująca te zdarzenia. A 22 miano zaprzestać już palenia miasta. Ostatnie pożary według przekazów wypaliły się obiekty do 29 sierpnia. Także cały miesiąc rzeczywiście widzimy, że to jest płonące miasto,
Są takie przekazy mieszkańców wokół Kalisza, że łunę widzieli, czy nawet spod Pleszewa, w Pleszewie, że nawet widzieli nad miastem unoszącą się czerwoną łunę. No, substancja miejska została rzeczywiście w ponad 50, no tam tu 70, około 70% substancji miejskiej, a może i więcej, zniszczone. Podaje się 426 budynków mieszkalnych, no, obiektów mieszkalnych, fabryki, obiekty użyteczności publicznej, w tym ratusz, teatr kaliski, tak? No, te obiekty, także przede wszystkim substancja mieszkaniowa. No, jak widzimy, że fabryk, obiektów sakralnych, Niemcy tutaj nie niszczyli, to planowe jednak, nieprzypadkowe, że jednak Niemcy wiedzieli, co robią, żeby przede wszystkim zastraszyć, też taki efekt wojskowy, żeby uzyskać, zastraszyć ludność. Tak? A jak jeżeli jest jakiś potencjał gospodarczy, czy duchowy, czy kulturowy, to należy go zachować jako użyteczny dla przyszłych mieszkańców, tak? Bo to te plany za chwilę zagospodarowania tych ruin też się za chwilę też w obozie niemieckim pojawiły. No tutaj, jeżeli chodzi, to być może chcieli wprowadzić strach, jak się potem okazało, razem ze zmianą polityki i zapotrzebowaniem wojskowym państw centralnych. Okazało się, że bardziej potrzebowali sympatii Polaków niż strachu. Tak, początkowo oczywiście te plany nie zakładały w ogóle takiej potrzeby, że plan miał być szybkiej, krótkiej wojny, do grudnia koniec wojny i że tak powiem, nowi rekruci nie będą potrzebni. Tak, i myślę, że jeszcze potem troszeczkę może wrócimy do tego wątku, jak się ten Kalisz odbił gdzieś, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to jeszcze może taką ciekawostkę, bo o tym mówiliśmy przed nagraniem, że jak pan mówi o tej łunie, to rzeczywiście moja prababcia, ja tak mówiłem mojemu ojcu, że wtedy jak Kalisz się palił, nie wiem, wtedy jeszcze nie wiedziałem, co za zdarzenie, jak mi to ojciec mówił, że rzeczywiście aż tak 20 km od Kalisza także było widać łunę tego palącego się miasta. Więc przekaż tego mam może nie z pierwszej, z drugiej ręki, że faktycznie tak musiało być. Ale jeszcze moje pytanie tutaj jest skierowane, że miasto już tutaj dogorywało, zostały te zgliszcza i jaki był obraz tego miasta tuż po tym eksodusie ludności, jak to mniej więcej wygląda, jakby mógłby tam pan tak przybliżyć, jakby te oczy, oprócz to, co już pan mówił o tych budynkach, ale troszkę dokładniej może, jak to miasto wyglądało, jakie były tego skutki, tego palenia, jak w momencie zakończenia tego procederu? No, tu akurat w tym momencie źródeł mamy całkiem sporo, dlatego że już o to się postarała chociażby strona rosyjska, Rosjanie, którzy chcieli bardzo mocno wzmocnić, zwielokrotnić ten obraz tych Teutonów, tych barbarzyńców Zachodu, którzy zniszczyli piękne przecież miasto Kalisz, więc dokumentowano i tych materiałów ikonograficznych zostało. I z tych materiałów widać tragiczny rzeczywiście obraz. Poburzone, powypalane kamienice, walający się wszędzie gruz, brak komunikacji, wartości wszelkie majątkowe, tu też trzeba o tym powiedzieć, że dobytek został, że te domy zostały wcześniej ograbione. Ludność była wypędzana i już tutaj w tym brały udziały właśnie te oddziały śląskie czy saksońskie. Nawet są takie przekazy, że do Ostrowa przyjeżdżały żony oficerów niemieckich i sobie miały wybierać z tego przywiezionego, przytransportowanych z Kalisza dóbr, meble, futra, obrazy, wszelkie wyposażenie mieszkalne, czyli że te mieszkania były ograbione, a później niszczone. Cerkiew też, przecież wiemy, że stała wielka cerkiew, też została ograbiona. Zresztą ona też była adoptowana na cele kwaterunku żołnierskiego. No, nie funkcjonował urząd, bo urząd był, ratusz był zniszczony, infrastruktura kulturalna zniszczona. Kolej też do miasta nie dociera, czyli żywności też, w Kaliszu były spore zapasy żywności przed wojną, zostały też wszystkie wywiezione. Kolej nie funkcjonowała, bo były most kolejowy był uszkodzony, dworzec kolejowy był spalony jeszcze przez Rosjan. Tak? To jeszcze trzeba to wspomnieć, że Rosjanie ewakuujący się jakby chcąc utrudnić wejście w głąb państwa rosyjskiego, czy państwa polskiego, Królestwa Polskiego, Niemcom, też tą
infrastrukturę kolejową niszczyła. Ale Niemcy rozpoczęli szybką odbudowę, między innymi właśnie zaczynając od kolei, już układając tą linię normalno-torową. Ludności nie było, ludność miasto było wyludnione. Podaje się, że około 3000 mieszkańców pozostało, z tym, że większość znalazła kwaterunek w okolicach miasta, w wioskach, tak niedaleko miasta Kalisza. I już się zaczął we wrześniu, w październiku powrót ludności w te gruzowiska. To jeszcze tak może właśnie takie ad vocem, że z tego co widziałem, że oprócz oczywiście dookoła, to jakby znacząco była ta emigracja w kierunku wschodnim do Łodzi i Warszawy, czyli gdzieś tutaj najbardziej oczywiście ośrodku, w którym było najbliżej do Kalisza, chociażby ze względu na do Łodzi po prostu najbliżej, a dalej też kolej. Ale zanim przejdziemy może już do kwestii odbudowy i tego właśnie tego wątku warszawskiego, tamtej emigracji kaliskiej, która się w Warszawie znalazła, to może właśnie do tego, co trochę już zahaczyliśmy, jak zniszczenie Kalisza odbiło się raz, że właśnie w mediach, czy gdzieś tej świadomości Polaków i świata i Europy toczącej się wojny, jakie to też potem miało znaczenie właśnie już takiej dużej polityce toczonej między tutaj państwami i pomiędzy w ogóle państwami centralnymi, także potem odradzającej się Polski. No, wojna, pierwsza wojna światowa była, trzeba już powiedzieć, już nowoczesną wojną, nie tylko zderzeń militarnych, bezpośrednich bitew militarnych, ale gospodarcza to też oczywiście, ale też z zastosowaniem mediów, czyli obrzydzenie tak jak tylko można swojego przeciwnika i tak dalej, więc wykorzystywano do tego dostępne środki. Tymi środkami przede wszystkim była internetu nie było, była prasa, więc publikowano bardzo dużo materiałów w prasie rosyjskiej, przede wszystkim materiałów właśnie o zburzeniu Kalisza. Stąd też dzisiaj to jest dla nas głównie informacja z tą adnotacją właśnie, że z tą uwagą, że może być przejaskrawiona. Pojawiły się też relacje w Niemczech, pojawiły się też szczególnie w prasie polskiej. Niemcy jakby w pierwszym momencie też przyznawali się do winy. To tak można, tak historycy to traktują, że marszałek Rzeszy Paul Hindenburg we wrześniu przejeżdżał przez Kalisz i że miał Kaliszan przeprosić za to zdarzenie i obiecać odbudowę. Także w Niemczech też ukazywały się tego typu relacje. W Warszawie, w Łodzi powstawały komitety pomocy Kaliszanom, także ta sprawa została nagłośniona i do tej pory jakby w literaturze porównuje się chociażby Kalisz, że dwa takie miasta zostały na początku I wojny światowej tak barbarzyńsko potraktowane, to jest belgijskie Louvain, które też stanęło na drodze armii niemieckiej i miasto Kalisz jako dwa takie przykłady tego. No w mieście Kaliszu dobrze, że kultywuje się zawsze w sierpniu te obchody zburzenia Kalisza są kontynuowane. Gorzej jest to na arenie ogólnopolskiej, a przypomnę, że chociażby we Francji, w Belgii nie obchodzi się wybuchu II wojny światowej, tylko właśnie obchody są organizowane I wojny światowej, bo w przypadku na przykład Francji ta wojna, pierwsza wojna światowa miała o wiele większe znaczenie. No my w Kaliszu też powinniśmy, tak też uważam, te zdarzenia każdego roku przypominać i uświadamiać kolejne pokolenia, że takie zdarzenie miało tutaj miejsce. No tak, rzeczywiście, choć trzeba zauważyć, że jakby u nas zburzenie Kalisza, jako też wielka tragedia, trochę w Polsce jest przesypane, powiedzmy, jeżeli chodzi o taką pamięć ofiar przez zdarzenia II wojny światowej. Zdecydowanie jakby skala tutaj ofiary poniesionej przez Polaków w tych obu wojnach zdecydowanie była większa w tej II wojnie światowej, a myślę, że też właśnie we Francji czy w Wielkiej Brytanii oczywiście
pomimo jakby intensywniejszych działań wojennych i tych wydarzeń drugowojennych, to jeżeli chodzi o straty w ludziach i tą przelaną krew, to zdecydowanie jest to po stronie tej pierwszej wojny światowej, gdzie była ona, mówi się o to, że była humanitarna czy dżentelmeńska, ale na tym froncie zachodnim rzeczywiście to niezbyt się liczą z życiem tych żołnierzy i właśnie w tej wojnie na wyniszczenie, może to dlatego też, ale w każdym razie wracając tutaj co do tego oddźwięku tego, no to jeżeli miasto było zniszczone, no to jak, no jesteśmy dzisiaj w Opatówku, no ale moglibyśmy być w Kaliszu i byśmy siedzieli, no jak się rozejrzeć jest miasto, więc kiedyś musiało ono być odbudowane. No i z tego jak też miałem okazję sam się trochę tutaj przygotowywać, spojrzeć na to, to te działania do odbudowy Kalisza tak właściwie to podjęto już w trakcie tej okupacji niemieckiej. Już tak właściwie w 1914 roku, zaraz po zburzeniu, powstały pierwsze plany tego i tak właściwie, co oczywiście nie dziwi, to sami Polacy jakby podejmowali działania w tym kierunku, jak tutaj właśnie ta emigracja, szczególnie w Warszawie, na czele z Alfonsem Parczewskim, profesorem potem Alfonsem Parczewskim. Ale z drugiej strony też władze niemieckie były świadome tego, co też może potem pan wspomni na temat tego, że zmiany trochę polityki tych państw centralnych wobec Polaków, kiedy musieli bardziej zaskarbić sobie ich sympatię, licząc na tutaj rekruta. Więc może trochę o odbudowie tego Kalisza, jak to wyglądało, jak były te właśnie dwa ośrodki, ten powiedzmy sam niemiecki i ten polski gdzieś tam w Warszawie czy w Łodzi zgromadzony. No, trzeba powiedzieć, że już w sierpniu teraz tego roku Niemcy łapali mężczyzn i odgruzowywali, tak? No, żeby utrzymać jakiś ciąg, chociażby dla celów wojskowych, ciąg komunikacyjny. A zaraz, tak, powstały, no Niemcy, jakby to wspomniałem, zapowiedzieli odbudowę, zaczęły powstawać, Niemcy jakby stworzyli swoje plany, no także były dwa konkurencyjne, i polski, i ten niemiecki. No niemiecki zakładał jednak odbudowę w takim duchu państwa niemieckiego, żeby były powstawały duże obiekty reprezentacyjne, skończyć z tą drobną zabudową i stworzono nawet i fundusze, kredyty dla właścicieli, tanie kredyty czy tanie pożyczki, żeby ruszali z odbudową, no bo przebieg II wojny światowej wskazywał ten kierunek, że to będzie jakby jakiś obszar pod kontrolą niemiecką, tak? Pod kontrolą nie tak, by wiemy, że opcja jakiejś utworzenia jakiegoś państwa sojuszniczego w stosunku do Niemiec jakby to później się tworzyła. Więc to Niemcy zakładali, że te tereny przypadną po wojnie Niemcom, więc należy te tereny uporządkować. Zlecono odpowiednim firmom przygotowanie takich projektów. Głównie to polegało, to dziedzictwo niemieckie, które pozostało, no to tak zwana komasacja gruntów. Komasacja to, co wspomniałem, żeby utworzyć jakieś jedne większe obiekty, żeby powstały na jednym gruncie, z jednym właścicielem, z jakimś jednym porządkiem. No bo Kalisz jeszcze XIX-wieczny jeszcze zawierał w sobie właśnie taki podział średniowieczny, drobne działki, drobne domy. No, nie udało się tego Niemcom przeprowadzić. Z tych pożyczek bodajże skorzystało jedynie dwóch mieszkańców Kalisza i dwa domy odbudowano. Konkurencyjnym tym programem było tak zwane Warszawskie Koło Architektów. Właśnie tutaj też z inspiracji Kaliszan, żeby już opracować sposób odbudowy miasta Kalisza. I to środowisko szło w kierunku jednak utrzymania tego układu urbanistycznego, tego tradycyjnego, czyli zachowanie tego historycznego układu ulic, działek, żeby nawiązać do wielkiej historii Kalisza z ratuszem, z lokalizacją ratusza w tym tradycyjnym miejscu, z rynkiem. To i trzeba powiedzieć, że ostatecznie ten projekt jakby został zrealizowany.
Do końca wojny, tak wspomniałem, tutaj się niewiele działo, tutaj w sensie już materialnej odbudowy, poza tymi planami. Dopiero odrodzona Polska, jakby tutaj było podjęto działania już konkretnie w kierunku odbudowy miasta. Tak, no. Tak, chociaż tak jak czytałem tutaj też w materiałach, że pomimo oczywiście zachowania bardziej tego średniowiecznego charakteru miasta, i dobrze, bo jakby z Kalisz bym się wiele stracił, gdyby został odbudowany na przykład jak jest Łódź pod Linijkę, ale udało się troszeczkę jednak wykorzystać tą sytuację tego zburzenia, żeby ustabilizować sytuację prawną, szczególnie tego centrum miasta, gdzie właśnie te nieruchomości były bardzo rozparcelowane, była pewna niejasność prawna właściwie co do właścicielstwa tego i też jakby dzisiejszy kształt rynku kaliskiego, to, że jest on jest w pewnym ładzie architektonicznym, symetrycznym, także zasługa tego, że wtedy postarano się o to, żeby tak to wyglądało, by gdyby się przenieść tam do roku 1913, to nie wyglądało to tak symetrycznie z całą pewnością. Jakby było to też, widziałem w przekazach, było to w pewnym nieładzie. Zresztą trzeba też tutaj wspomnieć o tym, że ratusz nie wyglądał jak aktualnie, miał zupełnie inny charakter, bo też został spalony w trakcie tego. No i chyba właśnie dzisiejszy ratusz, ten nasz, który powstał właśnie w tym okresie międzywojennym, jest jakby takim głównym symbolem odbudowy tego Kalisza. Zresztą to też długo trwało, tutaj sama koncepcja tego, jak ten ratusz ma wyglądać, się spierano, czy ma być bardziej ekonomicznie ostatecznie. Na przykład to jest taka ciekawostka, że to jest taki dość względnie wysoki nasz ratusz, jakby patrząc na wielkość miasta, także jest pewną taką nostalgią historyczną tego, że ten rzekomo pierwszy ratusz, jeszcze ten przed tym, który wybudowali Niemcy, miał być najwyższy w ówczesnej Rzeczpospolitej, dlatego też taki majestatyczny, dość wysoki kalisz, dzisiejszy ratusz kaliski. To utrzyma. Tak, ale jeszcze chciałbym tak do tego, że o tym wspominaliśmy już w poprzednim filmie, że mówi się tak, jak myśli się o tej II Rzeczpospolitej, jakby jej dokonaniach, to myśli się właśnie o Gdyni, o tym staropolskim okręgu, przede wszystkim, jeżeli chodzi o... Ale sam Kalisz także był jakby bardzo zauważany, ta odbudowa Kalisza była, z tego co tak widać w przekazach, była w świadomości Polaków tego, że takiej osiągnięcia pewnej II Rzeczpospolitej. I czy mógłby Pan jeszcze tak jakby trochę na zakończenie tego wątku zburzenia i odbudowy Kalisza trochę powiedzieć jakby o tym, o jakby roli Kalisza i jego odbudowy w II Rzeczpospolitej, o tym, jak to miało znaczenie, jak ten Kalisz się już trochę podnosił, jakby też patrząc, jak wracał ten przemysł i ludzie, etc., etc. No, państwo tutaj przekazywało środki w ramach oczywiście swoich możliwości. Kaliszanie i to indywidualnie w formie pożyczek korzystali, czy też instytucje w formie instytucjonalnej odbywano. Oczywiście nigdy to nie były środki wystarczające. Postawiono, szukano oczywiście stylistyki. Wiemy, że Kalisz został ostatecznie odbudowany według takich założeń modernistycznych, bez jakichś nadmiernych dekoracji, chociaż te historyzmy oczywiście też się znalazły. Dzięki decyzjom konserwatora zabytków Kalisz zyskał trzecie piętro, tak? Bo ten dawniejszy Kalisz był przynajmniej niższy, no to jak dzisiaj oceniają to architekci, urbaniści, że dzięki temu Kalisz zyskał taki wielkomiejski charakter, bardziej reprezentacyjny, także że Kalisz jest o piętro wyższy. Tutaj też trzeba powiedzieć, że Kalisz miał w tym momencie też dobrą kartę do szczęśliwy los do ludzi, którzy w tym momencie się w Kaliszu znaleźli. Tutaj prezydenci Kalisza rzeczywiście włożyli bardzo dużo sił i energii. Jednym z nich, któremu się bardzo wielkie zasługi przypisuje, że który zaprowadził bardzo dużo porządku, to był pan Jan Michalski. Uruchomiono roboty publiczne, pozyskiwano środki właśnie bezpośrednio do porządkowania i do opłacania takich robotników, żeby była siła robocza do odbudowy. Rozwinął właśnie tutaj przemysł też miejscowy stanął na nogi, choćby w formie cegielnictwa. Cegielnie kaliskie odżyły. Też tutaj państwo dokładało, mamy tutaj politykę, wychodzi nam cały czas ta polityka państwa, starano się utrzymać jak najniższą cenę, czyli dopłacano do tych cegieł i na rynku, wyczytałem, że na rynku w tym czasie łódzkim
Kaliskim chociażby jedna cegła kosztowała 500 marek, a na Kaliskim Rynku pomimo odbudowy utrzymywano tą niską cenę 100 marek, także to było też dla właścicieli działek bardzo przydatne. Urządzono też dzisiaj, jak się patrzy chociażby dzisiaj na koszta inwestycji, to przygotowanie placu budowy jest jednym z droższych tutaj przedsięwzięć, a też wojsko ustawiło kolej, torowisko, którym wywożono z Kalisza, poza Kalisz gruzowiska. Generalnie nazywano w tym czasie miasto tak zwaną fabryką kurzu. No, ten cały wysiłek naprawdę trzeba podziwiać. No, jak czytałem o tym, no, że tak szybko budowano, a dzisiaj wiemy, jak te procesy inwestycyjne przebiegają, chociażby same procedury z przygotowaniem inwestycji, zatwierdzeniem planów, z uzgodnieniami różnych tak zwanych branżowców, to czasami to dłużej trwa niż cała inwestycja, a to trzeba powiedzieć, że tempo było imponujące, szczególnie w latach 20., szczególnie na początku lat 20. Później troszkę zwolniło, no bo pojawiły się problemy chociażby z kapitałem, z dofinansowaniem środków. No tutaj państwo prowadziło pewną politykę bankową, która w tym czasie nie sprzyjała. No, chociażby moment rządów Władysława Grabskiego, ustabilizowania waluty, więc w tym pewnym momencie się zmieniło. Zmieniono bank, który miał udzielać kredytów i to był moment takiego chwilowego zastoju w odbudowie. W każdym razie rok 29 uznaje się za moment już zakończenia odbudowy Kalisza, czyli jeżeli byśmy tak mówiliśmy, że z końcem wojny niewiele odbudowano, tak już, czyli tu nam mija rok 18, czyli w ciągu 11 lat tak naprawdę nastąpiła, podaje się, odbudowa miasta Kalisza. Zagospodarowano oczywiście fundamenty stare, wykorzystaniem starych fundamentów, to jakieś tam było. I stąd dzisiaj Kaliszanie żyją tymi legendami o tych podziemiach kaliskich, że to wszystko się zachowało. To są po prostu najczęściej, jak to wskazują architekci, stare piwnice po prostu, po starych kamienicach. No, na przykład były takie też postulaty, żeby jedną z kamienic pozostawić jako przykład tak zwanej ruiny wojennej, gdzie jako taki cel edukacyjny, żeby to miało przypominać te okropności wojny. No wiemy, że nie zrealizowano tych obiektów. No zaraz po wojnie też według koncepcji tych opracowanych przez koło to warszawskie architektów, można powiedzieć tak zwanej polonizacji miasta, rozebrano cerkiew, także też do tych kłopotów, które miasto miało z odbudową, to jeszcze rozbiórka cerkwi prawosławnej. Wiemy, że została od razu też odbudowana, która obecna jest w 25 roku oddana, także to tempo rzeczywiście było duże i trzeba po prostu no, bardzo pozytywnie spojrzeć na ten okres. Tak, właśnie. Dobrze, że pan wspomniał o tej kolejce, bo miałem sobie zażartować, bo też czytałem, że Kalisz najbliżej tramwaju był właśnie w tym okresie odbudowy, kiedy ten był założony w celu odbudowy gruzu, właśnie tą kolejkę usytuowano. Ale jeszcze gdybym mógł tak łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, to jest wątek tutaj odszkodowań dla Kalisza, no bo zasadniczo powiedzmy były teoretycznie istniały prawne możliwości takie, żeby Kalisz uzyskał odszkodowanie za swoje zburzenie od państwa niemieckiego ówczesnego. No i rzeczywiście tutaj takie głosy pojawiające się szczególnie ze strony fabrykantów i osób, które tutaj życie przemysł szczególnie ucierpiał, pojawiały się komitety, głosy, ruchy, które właśnie dążyły do uzyskania tych odszkodowań. Zabrakło tutaj w odzyskiwaniu odszkodowań od tego państwa, oczywiście wymaga ingerencji władz centralnych. Tutaj trochę jakby zainteresowania władz centralnych zabrakło, chociaż oczywiście też trudno się być może dziwić władzom centralnym, mając na uwadze, że po pierwsze to problemy jeszcze wojny polsko-bolszewickiej najpierw, potem następnie te stosunki z Niemcami Polski przez całe dwudziestolecie międzywojenne, no dobre nie były, tak można to ująć, szczególnie taką ciekawostkę jeszcze mogę sprzedać, że tak trochę jakby się o powstaniu wielkopolskim
to gdzieś tam kończy się tak w takiej mapie mentalnej, to tym rozejmem w Trewirze i okej, okay, i skończyło i Wielkopolska trafia do Polski, a przecież tutaj ten okres gdzieś szczególnie około do początku lat 20. To są cały czas takie tarcia graniczne, zresztą tam nawet takie bardzo abstrakcyjnie się dzisiaj wydają, powstawały tam plany secesji w państwie niemieckim, celem utworzenia tutaj państwa wschodniego, zaatakowania Polski i zresztą też przecież mobilizację ogłoszono wtedy na granicy z Polską się w 1918 roku jeszcze znalazło 240 tysięcy żołnierzy niemieckich, więc powiedzmy, że to nie było dobre pole, żeby domagać się jakichś odszkodowań, ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście Polska ani kalisz nie odzyskała, ani tutaj ani rubla, ani złotówki, ani marki od strony niemieckiej za to i musiały to wszystko swoimi środkami. Nie wiem, czy chyba doszliśmy już do momentu tej odbudowy Kalisza, do tego dwudziestolecia międzywojennego i czy jest coś jeszcze, co jakby pan chciałby oddać od siebie poza tym, czy może o coś nie zapytałem? No, trzeba powiedzieć, że no to, co wspomniałem, że pamięta się w Kaliszu zawsze o tych tragicznych zdarzeniach. No, zyskał Kalisz właśnie w 14 roku takie miejsce pamięci na tak zwanym rozmarku kaliskim, taki jakby memoriał, gdzie można sobie uświadomić, no w sposób to oczywiście ograniczony, skalę zdarzenia. Też trzeba pamiętać o miejscu na tak zwanym tym wzgórzu wiatracznym, gdzie wywożono właśnie Kaliszan i rozstrzeliwano. Chociaż tych ofiar w skali oczywiście II wojny światowej nie było dużo, podaje się kilkaset, 250 osób, czy kilkaset osób, które w wyniku tego zdarzenia sierpniowego zginęły. No i dobrze, że zawsze się o tym pamięta. No, myślę, że my też jakąś cegiełkę do tej pamięci w tym momencie też dokładamy. No tak, i właśnie z tą intencją mamy nadzieję, że trochę właśnie zdarzenie chyba wydaje się najważniejsze dla Kalisza w XX wieku, a może nawet dłużej, czyli to zburzenie trochę odżyje w pamięci, może ktoś obejrzy to akurat i się zainteresuje tym. I bardzo dziękuję wszystkim tutaj oglądającym, słuchającym, bo też w formie podcastu mam nadzieję, że się uda to umieścić. Ja nazywam się Kamil Ratajczyk, moim gościem był dzisiaj dr Jarosław Dolat. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy na kolejne materiały i do obejrzenia poprzedniego także materiału o rozwoju Kalisza na przełomie wieków XIX i XX. Dziękuję gorąco.